Zdjęcia z autografami, bilety z konkursów Pucharu Świata, a nawet plastrony, w których zawodnicy oddają skoki, to tylko niektóre pamiątki, jakie zgromadzili Rafał i Szymon Drągowie ze wsi Węgry. Ojciec z synem urządzili w domu pełną gadżetów strefę kibica, w której dopingują biało-czerwonych w czasie zimowej rywalizacji. O szczegółach Katarzyna Polaczek. Gdy polscy skoczkowie walczą o punkty do klasyfikacji Generalnej Pucharu Świata w niemieckim Willingen, Rafał i Szymon wolą wrócić do triumfalnych chwil z 2022 roku. Podczas letniego Grand Prix w Wiśle Piało Czerwoni zajęli całe podium. Już powietrzu wysoko wyszedły z progu, doleciał, bo chyba się zrobiło dobrze na dole. Choć nie jest to szczególnie udany sezon dla naszych skoczków, ojciec z synem dopingują Polaków. Kilka tygodni temu loty mieli okazję podziwiać na żywo w Zakopanem i w Wiśle. Pozostałe zawody obserwują ze strefy kibica urządzonej we własnym domu. Po to, że jest kibicem, żeby kibicować i jak jest dobrze, jak jest źle, dlatego trzymamy kciuki do końca sezonu i mamy nadzieję, że, że będzie dobrze jeszcze. Kibicowska pasja taty zaczęła się wraz z wybuchem małyszomanii. Tak jak 20 milionów Polaków, pan Rafał zasiadał przed telewizorem, by śledzić wyczyny Adama Małysza. W 2016 roku zabrał syna na konkurs do Wisły, a Szymon skutecznie wypatrywał skoczków. Widziałem akurat dwóch skoczków, właśnie Anzelaniszka i Roberta Krańca ze Słowenii, którzy akurat biegli brzegiem Wisły, pobiegłem za nimi. Plastrony i czapki zawodników czy zdjęcia z największymi także światowymi gwiazdami skoków to tylko niewielki wycinek kolekcji. Największą dumę budzi jednak biało-czerwona flaga. Są bardzo dużą ilością podpisów, jakie udało nam się właśnie w ciągu tych 8 lat zebrać. A my tam m.in. właśnie Adama Małysza, Svena Walda, Kamila Stoch'a i wielu zagranicznych skoczków. Marzeniem pasjonatów z miejscowości Węgry jest wyjazd na zagraniczne. Konkurs skoków najlepiej do planicy, by na żywo zobaczyć loty polskich zawodników na Mamuciej Skoczni. Katarzyna Polaczek, kurier Opolski.